Są takie ciasta, które kochają wszyscy. Jednym z takich ciast jest właśnie ciasto, o które poprosiła Krystyna. Chciała, żeby był klasyczny biszkopt, ubita śmietana i do tego galaretka. Działamy. Do miksera wędrują białka. Myślę, że jest ok. Mąkę wymieszałem z mączką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Dodam jeszcze dwie łyżki oliwy. Jeszcze sok z połowy cytryny. Delikatnie wymieszam wszystko. Blaszkę wysmarowaną masłem i opruszoną mąką miałem już przygotowaną wcześniej. Rozkładam biszkopt równo na dnie. Piekarnik mam już nagrzany, 170 stopni. Ciasto wędruje do piekarnika. Pieczemy na ładny, złoty kolor. Biszkopt się nam piecze. Możemy przygotować galaretkę, bo ona będzie nam musiała dość długo stygnąć. Do garnka wlałem wodę, wsypuję cukier. W tym przypadku użyję malin mrożonych, ale równie dobrze mogą być to maliny świeże. Zagotowujemy, miksujemy, przecedzamy przez sito i mamy bazę do naszej galaretki. Od razu damy sok z cytrynki, żeby ten kolor malin nie uciekł. Wcześniej namoczyłem żelatynę w wodzie. Dodam tą żelatynę do naszej gorącej bazy do galaretki. Się wszystko nam ładnie rozpuści. Jak tylko żelatyna się rozpuści, odstawię do studzenia i będziemy mogli działać z naszym ciastem dalej. Ubijemy 500 ml śmietanki. Pamiętajcie, że śmietanka musi być mocno schłodzona i na średnich obrotach będziemy ubijać. Śmietanka ubita, żelatynkę mamy już rozpuszczoną. Chwileczkę niech sobie postoi. Delikatnie, ale to tak bardzo delikatnie zetniemy górę z naszego biszkoptu. Nakładamy ramkę, tą samą, która była podczas pieczenia. Odstawiam na bok. Żelatyna, woda, 2-3 łyżki cukru pudru. Kilka kropli soku z cytryny dodam tutaj do żelatyny i odwrotnie. Śmietanka schartujemy. Już ładnie się wyrównało. Wszystko wlewam do śmietany i zobaczcie, jak się wszystko pięknie połączyło. Mamy aksamitną, ubitą śmietankę. Możemy już ją wylewać na nasz blat i równo rozłożyć. Super. Dodam świeże maliny częściowo, żeby się zatopiły w tą śmietankę. Ktoś pytał, jak mrozić maliny i jak rozmrażać maliny. Tak naprawdę zależy do czego. Maliny najlepiej, jakbyśmy mrozili na tacce, czy na blaszce w zamrażalniku, każde osobno i później sypać je do pojemnika albo do jakiegoś woreczka, a rozmrażamy w zależności do czego potrzebujemy. Jeżeli widzieliście, dzisiaj robiliśmy galaretkę, to nie musiały być one jakoś specjalnie rozmrażane, a jeżeli chcielibyśmy zrobić na przykład galaretkę z mrożonych, to musimy mieć już przygotowaną galaretkę, która już ściąga, rozłożyć mrożone maliny i wtedy od razu zalewać. Ładnie nam galaretka zamknie i to ciasto też będzie smakowało. Słuchajcie, ciasto do lodówki wstawiam. Niech ładnie ściągnie. Czekamy, aż galaretka będzie chłodna i będziemy mogli zalać maliny. Także co? Jeszcze parę minut i ciasto będzie gotowe. Zobaczcie, bita śmietana już ładnie ściągnęła. Możemy wysypać resztę świeżych malin.
rozłożę je tak, żeby były równomiernie na całej powierzchni. Jestem bardzo ciekawy, czy lubicie ciasta z galaretką, czy nie. Głosujcie. Zobaczymy, kto będzie miał przewagę. Maliny gotowe. Galaretka, no myślę, że możemy śmiało ją wylewać. Już zaczyna pięknie żelować. Zobaczcie, jaki piękny malinowy kolor. Tak jak mówiłem, musicie uważać, żeby malin nie przegotować, żeby ten kolor nie uciekł. Schowam wszystkie malinki, przykleję je do dołu. Ciasto do lodówki. Bardzo ważne, żeby półka w lodówce była prosta. Ciasto z malinami i z galaretką gotowe. A wy, nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem sernik na zimno z malinami. Też rewelacyjny przepis. Jeżeli nie chcecie zrobić tego przepisu, sięgnijcie po przepis na sernik na zimno z malinami. Bardzo polecam. Co to nam wyszło? No, odklej się. Dobra. Zobaczcie. Cała blacha klasycznego ciasta z malinami. Jest biszkopt, jest warstwa bitej śmietanki i oczywiście domowej roboty galaretka i świeże maliny. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu i oczywiście nie zapomnijcie oznaczyć dzwoneczkiem, żeby przypominało Wam o nowych przepisach. I co? Łapki w górę i do zobaczenia w poniedziałki, środy i piątki o 16:00. Cześć!